Witam was bardzo serdecznie, jestem Phil, a przed wami wersja Squirtle z Aglais, moi drodzy. Jest to talia, którą chcemy do samego końca ukrywać, że posiadamy tutaj Aglais, dlatego staramy się zagrywać pierwszą i na przykład drugą rundę wokoło krasnoludów, a żeby gdzieś tutaj naszego rywala zaskoczyć, ponieważ Aglais jest kartą, która jak widzicie, na koniec tury podwaja wszelkie wzmocnienia, które wpływają na tą jednostkę. Czyli dla przykładu, nasza umiejętność dowódcy, czyli Mahakamska Kuźnia, nie wzmacnia jej o 5, a wzmacnia ją o 10. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, mamy na przykład, moi drodzy, Grom, który jest również 12 punktami dla Aglais, czy też na przykład Wszechbóg, który notabene daje stricte 2 punkty wzmocnienia, chociaż tak naprawdę dla niej to są 4 punkty. Więc patrząc przez pryzmat tego, Wszechbóg zyskuje dodatkową, mocną wartość. No i co? Nie przedłużając, zastanówmy się w ogóle, co to tak naprawdę jest za talia i o co w niej chodzi. No tak jak wskazuje tytuł, Aglais to jest nasze win condition. Staramy się mieć last saya, czy też staramy się zagrać w ten sposób, żeby mieć Figisa, czyli naszego defendera. Jeżeli mamy 100% pewności, że na przykład zostaje nam Figis na bordzie, mamy ostatnią kartę, zagrywamy Aglais, a rywal również ma na przykład jedną kartę i nie ma możliwości przesunięcia naszego defendera, to wtedy w większości przypadkach jesteśmy spokojni, jak chodzi o wynik. Patrząc na całość, mamy obrońcę puszczy, który jest tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby albo zagrać dodatkowy krąg życia, który może naszą Aglais dodatkowo wzmocnić, albo, moi drodzy, pod lekcję przyrody, którą również tutaj posiadamy w liczbie sztuk jednej, ponieważ gdzieś tam ten dodatkowy removal zawsze jest mile widziany. Są to oczywiście zagrania, które chcemy gdzieś tu rozgrywać w taki sposób, żeby cały czas oscylować wokoło jak najwyższych punktów na rundę trzecią. Mamy Sirocco, czyli hard removal na przykład na scenariusz, czy też na jakiś silnik naszego oponenta, z którym nie możemy sobie poradzić, na przykład na smokożółwia, który mógłby ewentualnie gdzieś tam powrócić. Mamy, moi drodzy, Triss. I to jest bardzo ważna sprawa, że jeżeli chcecie grać Triss, to tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy, jeżeli mamy na ręku Aglais, i drugi, jeżeli mamy na ręku Sheldona. Chcemy tylko w tych dwóch przypadkach zagrywać Triss, ponieważ albo zyskujemy obrażenia na Sheldonie, albo zyskujemy wzmocnienie na Aglais. Na Aglais są to bardzo mocne punkty, ponieważ Triss wzmacnia mu punktów 8, moi drodzy, więc to jest bardzo ważna sprawa, którą trzeba mieć na uwadze. Mamy Radę i Sengrima, czyli gdzieś tam możliwość wyciągnięcia elfa, dryady czy też krasnoluda. W talii jest jeden elf tylko. Jest to elf przesuwający, Dragoni Vrihet. Jest to ze względu na to, że często trafiają się matchupy, gdzie na przykład rywal ma jednostkę stricte na konkretny rząd i nie jesteśmy zawsze w stanie ją zniszczyć. No i co? Przejdźmy może też do takich zagrań stricte okalających Aglais. Czyli co? Runda pierwsza, zaczynamy Wszechbogiem, jeżeli się oczywiście uda. Z jego pomocą wzmacniamy sobie huf mahakamski oraz ten dodatkowy tick jest już dowolny. Albo na Aglais, albo na Figisa, żeby gdzieś tam go ochronić, na przykład przed lawiną, ponieważ Figis ze wzmocnieniem ma łącznie punktów 9 i wtedy jest bezpieczny przed lawiną, która niszczy punktów 8, moi drodzy. No i co? Mamy tutaj kilka jednostek, które wzmacniają. Mamy jedną Dunkę, mamy dwóch HWK-arów. Są to oczywiście jednostki, które chcemy zagrywać w sposób bezpieczny. Czyli najlepiej, jeżeli wzmacniałyby właśnie jedną tutaj z tych naszych najistotniejszych kart. Chociaż nawet jeżeli wzmocnią coś innego, to i tak jest dobrze. Po prostu ich celem jest jak najbardziej wzmocnić naszą rękę, moi drodzy. Mamy oczywiście mahakamskich traperów, których chcemy zagrywać w parami. A ponieważ wtedy drugi zyskuje witalność na poziomie 4 punktów. Czyli jeżeli rywal go nie wyeliminuje, to są bardzo przyzwoite punkty dla naszej tutaj talii. Dodatkowo mamy agitatorów, którzy, jak się domyślacie, są stricte pod Sheldona, żeby wzmocnić tutaj value z niego, żeby zwiększyć obrażenia. Nowigradzka Sprawiedliwość, tak jak już mówiłem nieraz, to jest karta, którą chcemy zagrywać pod mahakamski huf. Chyba że dochodzi do sytuacji, że nie jesteśmy w stanie zagrać Wszechboga, gdzieś tam chcemy oscylować wokoło tego, może w drugiej rundzie wyciągniemy Wszechboga, to możemy gdzieś tam pokombinować na przykład z agitatorem, z traperem, w zależności od tego, co jest na bordzie, co mamy na ręku.
tak żeby to, moi drodzy, zadziałało. Jest oczywiście wiewiórka, czyli removal na jakieś duże jednostki z cmentarzyska potworów, albo po prostu removal na jednostki z echem, czy też karty z echem, przepraszam, tak żeby rywal nie mógł sobie ich zagrać ponownie. No i co? Tutaj nadmiernie nie ma co tłumaczyć. Po prostu staramy się wygrać rundę pierwszą, żeby zyskać dziś last say. Próbujemy dobrać wszystko, co musimy. No i moi drodzy, później już tylko pamiętamy kolejność zagrywania kart. No i pamiętamy to, że Triss nie wzmacnia dowolnej jednostki, a wzmacnia losową. Więc jeżeli ten czynnik losowy chcemy ograniczyć do minimum, zagrywamy Triss tylko i wyłącznie, jeżeli posiadamy na ręku Aglais. Wtedy mamy bardzo duże punkty. No i co? Zazwyczaj taka, powiedzmy, że runda trzecia perfekcyjna to jest Aglais, Triss oraz Grom. To są, myślę, że trzy najistotniejsze karty, które na rundzie trzeciej gdzieś tam z naszą umiejętnością tutaj są w stanie wygrać 90% gier. No i co, moi drodzy? Ja was zapraszam na pojedynki i mam nadzieję, że talia się wam spodoba. Dobrze, rywalem naszej talii jest Skellige. Tylko kwestia, czy to będzie Lipi. A przekonamy się. Przekonamy się, mam taką nadzieję. My gramy oczywiście wersją z Aglais. Dwa razy Huf leci w zapomnienie. Jest Javier, jest Mahakamski Trapper i powiem wam, że to jest nawet ok. W sensie ze sprawą tych kart możemy dość mocno rywala tutaj zbejtować, pokazać mu, ej, słuchaj, grasz na krasnoludy. I to jest nad wyraz dobre. Minus jest taki, że nie mamy jedynie Wszechboga, który byłby mi tutaj bardzo, ale to bardzo potrzebny. Więc moi drodzy, tak, zaczynamy stopniowo, czyli wskakuje jeden Trapper, w następnej turze wyjdzie drugi Trapper, później wyjdzie Javier, ewentualnie później wleci Lekcja Przyrody z Obrońcą Puszczy. Takie rozegranie jest dość standardowe dla Skojatel, zwłaszcza w momencie, gdy chcemy gdzieś tam pokazać naszemu rywalowi, słuchaj, nie masz się czego obawiać, śmiało graj tę rundę, przecież nic złego cię tutaj nie czeka. Ogólnie, jeżeli dobrze się wszystko ułoży, to jesteśmy w stanie wygrać tą rundę na równych kartach, a dzięki temu będziemy mieli olbrzymią predyspozycję, żeby wygrać ten mecz. Ponieważ jeżeli zakończymy rundę pierwszą na równych kartach, w drugiej będziemy mogli na przykład spasować, a w rundzie trzeciej będziemy mogli wykorzystać naszą przewagę. Czy to ze sprawą Gromu, czy ze sprawą Triss, czy to po prostu ze sprawą Aglais, która gdzieś tam czai się na naszej ręce. Jest Lugos. Czemu on zużywa tak mocno Lugosa? O co tu chodzi? Halo, po co ta agresja w ogóle? Dlaczego? Nie wiem, w sumie nie rozumiem. Nad wyraz agresywne zagrania, no ale okej. A byłoby lepiej, gdybyśmy mieli krąg życia, bo wtedy byśmy dodatkowo wzmocnili Aglais, czyli dostałaby plus 4 punkty. Tak, wiem, ja już sobie to przeliczam od razu, że 2 punkty zmieniłyby się w 4. Ale moi drodzy, trzeba. Jest Vabjorn i to będzie Vabjorn w Raze, która zniszczy mi Trapera. O proszę. To jest Vabjorn w Raze, żeby skrócić sobie talię. Przylatuje tutaj drakar bojowy, który będzie robił irytujące punkty. Tak się przynajmniej wydaje naszemu oponentowi, ponieważ my zagramy sobie Obrońcę Puszczy, Lekcję Przyrody i niszczymy mu czym prędzej ten okręt. Ponieważ mamy gdzieś z tyłu głowy, że ta karta może być bardzo, ale to bardzo irytująca. Czy to ze sprawą tego, że już nie mamy za bardzo krasnoludów, więc wszelkie nasze pancerze by bardzo szybko, moi drodzy, odpadały. Teraz zagramy co? Zostaje nam Javier. Zostaje nam Javier, ewentualnie Nowigradzka Sprawiedliwość, żeby wrzucić troszkę na tempo tej gry. Wrzucimy sobie w ten sposób, skończymy turę. Trzymam kciuki, że nasz rywal nie spasuje. Nie może tego zrobić. Jeżeli on tego nie zrobi, to będzie sukces. Bo my wtedy zagramy Nowigradzką. Spróbujemy go przebić. Najeźdźca Uncrate. Okej. Szczerze zrobię jeszcze jedną rzecz. Zagram wiewiórkę. Wyrzucę mu krwawego orła, moi drodzy. Wzmocnimy sobie wiewiórkę. Niech ma. Mogliśmy wzmocnić na przykład Mahakamskiego Trapera, żeby gdzieś tam dać mu ten pancerz, ale myślę, że zasygnalizowanie, że ta wiewiórka właśnie dość mocno mu namieszała teraz w szyku, jest dla mnie wystarczającą nagrodą.
Nowigradzka Sprawiedliwość to jest cały czas 13 punktów. A tylko 13 punktów to jest niestety punktów za mało. Jeżeli zagramy Dunkę, zagramy tak. Nowigradzka Sprawiedliwość, Mahakamski Huf czy Agitator? Mahakamski Huf. Ciach i ciach. Ewentualnie jak będzie trzeba, to zagramy Dunkę, zużyjemy jej umiejętność. Wszystko po to, żeby gdzieś tam się utrzymać, powiedzmy, że w granicy rozsądku. Szkoda tej Dunki, zrobiłaby pewnie dużo lepsze punkty. Aczkolwiek i tak czy siak możemy sobie dwie jednostki wzmocnić. Niestety oba tyki poleciały na Sheldona, za sprawą tego Sheldon wleci za punktów 10. Myślę, że wolałbym punkt na Glais, ponieważ to jest nasz last save. Ja nie potrzebuję dużych jednostek wcześniej, o to właśnie chodzi w tej grze. Żeby nie mieć dużo wcześniej dużych punktów. Tris Motyle, okej. To jest w ogóle bardzo, bardzo ładnie układająca się ręka, moi drodzy. Mamy Krąg Życia, mamy Grom. Rywal pozbył się silnika, więc to jest ciekawe. W sensie zawsze wydawało mi się, że Drakary robią bardzo duże value i nie warto się ich pozbywać. Ale możliwe, że byłem w błędzie. Nie wiem, kwestia co tutaj jest na ręku jeszcze. Jest Chawierz, Sirocco, Przemytnik, Agitator. Ewentualnie ten Figiz by się przydał. Tylko, że jeżeli dostanę coś innego, to już będzie przeciętne. Więc, moi drodzy, kończymy turę. Notabene, zaczynamy turę. Kończymy wymianę kart. Tu z tego wszystkiego najwięcej dałaby nam Rada i Syngrima. Byśmy mieli, powiedzmy, że jakieś tam pewne punkty. Aczkolwiek, no, z tą dozą niepewności, która gdzieś tu egzystuje. Czemu nasz rywal zrobił coś takiego? Ciekawe. Okej, okay. Anyway, dobra. Możemy dzięki temu... Dzięki temu mogliśmy wzmocnić Aglaiz. Nie rozumiem, dlaczego tak zagrał. Wydaje mi się, że to był misplay. Że po prostu gdzieś tutaj przyjechał ręką. Z umiejętności. Ale okej, dobra. Nie zważamy na to, moi drodzy. Polecimy sobie tak. Agitator w Sheldona, żeby dać dodatkowe punkty. Polecimy w Havekara. Havekar wzmocni chociaż coś raz. No i później będziemy liczyli na to, że nasz last save zrobi całą grę. Agitator, wzmacniamy Sheldona. Tak jak już wam mówiłem niejednokrotnie, 10 punktów, czyli Sheldon wchodzi za punktów 14, ponieważ coś mu rozbijemy tutaj. Ewentualnie teraz Havekara Przemytnik. Właśnie, jeżeli teraz zagramy Havekara Przemytnika, wydaje mi się, że to będzie dobre, bo zagramy Havekara, zagramy Sheldona, następnie zagramy Tris, Aglaiz będzie wzmocniona, a my gdzieś będziemy mogli popatrzeć na to, co się tutaj dzieje dookoła. Więc jest Havekar, wzmocni na przykład. Okej, już niech będzie ta Tris. Niech będzie ta Tris. Już jak masz rozkładać te punkty, no to je rozkładaj, naprawdę. No i dobra, skończyło się. Skończyło się, moi drodzy, rozkładanie punktów, więc zapraszamy Sheldona. Rozbijamy harcownika. Okej. Tu prawdopodobnie wleci jakiś hard removal. Tak przynajmniej ja bym zagrał, gdybym był moim oponentem. Tylko właśnie kwestia, co on takiego może mieć. Bo ja już widzę, że ta Aglaiz jakieś punkty zrobi. Może to nie będą jakieś nad wyraz kosmiczne punkty? Ale będą to punkty zadowalające. Okej. Dobra. Tarczowniczka. Czy to oznacza, że tu się pojawi druid jeszcze? W sensie... To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, moi drodzy. Mamy 6, 12... No wróć. 6, 12... 17, 34... punkty... 38 punktów Aglaiz. Okej, okay, no dobra, to... Powinny być wystarczające punkty. Najeźdźcy, okej. Okay. Znaczy ja się boję troszkę, co on ma na ręku. W sensie... Prawdopodobnie to będzie Heimdall i Morgvark. Tak mi się wydaje. A w sensie...
Nie mam pomysłu, co to może być tam innego. Chyba, że ma totalnie jakieś dwie losowe karty, bo niczego nie dobrał. No przekonajmy się. Na pewno nie było... Nie było Tyrgwiego, no ale tutaj raczej Tyrgwiego nikt nie gra. Skjordal? No właśnie, jest Skjordal, okej. Okay. Czy jest on? On pewnie uderzy w Sheldona. Dokładnie. Rzucimy, moi drodzy, Sirocco w... Haralda. Harald jak coś uderzy, może być ten Harald. Co notabene, i tak czy siak, to czy byśmy uderzyli w Haralda czy w Wojowniczka, to jest jeden punkt różnicy w teorii, a w praktyce jak nasz rywal zagra Wojownika, to i tak czy siak jest dodatkowy punkt. Jest Heimdall, ok. 47 punktów. No i trzeba zrobić 37 punktów. Przekonajmy się zatem, czy ta Aglais na Last Sayu przebiła jednym punktem. Tym razem naszym rywalem będzie symbioza. Świetnie. A czy należy bać się symbiozy? Patrząc na to, że może zrobić ładne punkty tanim kosztem, wydaje mi się, że trzeba zwrócić uwagę na to, żeby się tutaj nie zapędzić. Ręka, którą mamy, jest jak najbardziej mocna. Z drugiej strony nawet za mocna i mi może zbraknąć tutaj ruchów, dlatego gdzieś się pozbyliśmy tutaj jednej z karcioszek. Brakuje nam Nowigradzkiej Sprawiedliwości, Uchuma Hakamskiego, no i tego Wszechboga. Moi drodzy, Wszechbóg jest kartą, którą jak najbardziej chcemy mieć na samym początku, żeby móc dzięki niemu robić punkty. To jest dość oczywiste, ponieważ Wszechbóg właśnie w połączeniu z Nowigradzką Sprawiedliwością w dużym, znaczącym stopniu nawet skraca naszą talię. A rywalowi daje olbrzymie pole do paniki. Dobra, Hamadryada, okej. Okay. I z Hamadryadem jest taki problem, że ja, jeżeli chciałbym ją wyeliminować, musiałbym zagrać Sirocco. Poświęcać Sirocco. No, Hamadryadę. No nie jest to, moi drodzy, najlepsze, co można zrobić. To jest z kolei bardzo dobre. To, że rywal zagrał lekcję natury, pozwolił wzmocnić tam Aglais, więc to jak najbardziej są dla nas bardzo mocne punkty. Możemy jeszcze zagrać Obrońcy Puszczy. Okej. I prawdę powiedziawszy, zrobimy to troszkę inaczej. Bo tutaj leci druga lekcja przyrody w Havekara. A my, moi drodzy, zagramy sobie w spak. A, czyli nie mogę tego zbić. No tak, bo przecież to się wzmocniło. Więc zagramy sobie Obrońcę Puszczy, zagramy Krąg Życia Wędrującego, wzmacniamy Aglais i czekamy na rozwój wydarzeń. Jesteśmy karty do tyłu, więc to może być bolesne, zważywszy na to, że raczej predyspozycje do tego, żeby powrócić, mogą być kruche. No nie oszukujmy się, ale widzicie, moi drodzy, zresztą, jaka jest tutaj sytuacja na bordzie. Zagramy lekcję. Lekcja gdzieś tam nas przybliżyła. 7 punktów. I ewentualnie to, co możemy zrobić, to jest zagranie Sirocco w Hamadryadę. Dzięki temu zagraniu będziemy w stanie co nieco tutaj nadrobić. Jest punktów 9, mamy punktów 8, czyli notabene, jeżeli zagramy Sirocco na Hamadryadę, to tych punktów będzie niestety za mało. Figis mnie nie urządza, Sheldon... No właśnie, Sheldon. Czy Sheldon by mnie urządził w tym wydaniu? Wydaje mi się, że tak. Tak, tylko dokończę piwo. Chociaż nie. Chociaż nie, wait. Bo i tak czy siak schodzimy na jedną kartę w dół. To ja wolę odpuścić na równych kartach. Jeżeli jesteśmy 5 na 5 i jest cień szansy, że rywal tego nie zauważy, odpuści bez zagrywania kart, dzięki czemu będziemy mieli predyspozycję do tego, żeby stracić Last Saya, którego notabene już nie mamy,
ale będziemy mieli pewną rundę trzecią długą. Okej. No i Gracka Sprawiedliwość, Agitator. Czy ja bym tutaj nie chciał skracać tej rundy? To jest, moi drodzy, dobre pytanie. W sensie, jeżeli skrócimy tą rundę wystarczająco, to będziemy mogli sobie zaszaleć. Dobrze, wzmacniamy Sheldona. To jest bardzo istotne. Wzmocniony Sheldon to szczęśliwy Sheldon. Sheldon plus 5, notabene. Drzewiec Odyniec, ok. Ładne punkcioszki. Nowigradzka Sprawiedliwość. Do tego Mahakamski Huf, żeby gdzieś tutaj rywala przebić, skrócić sobie talię, bo o to w tym wszystkim chodzi. Mamy tego Sheldona, żeby coś mu zbić. Najlepiej byłoby dostać się właśnie do tego drzewca, żeby móc go wyeliminować. Ale to, moi drodzy, jak widzicie, jest niestety niemożliwe. Tutaj brakuje nam dwóch punktów. I notabene nie mamy sobie nawet tego, jak wzmocnić. Jeżeli wleci lekcja przyrody, wzmocniony drzewiec, okej. Więc gramy w ten sposób. Dość ofiarne Sirocco. Przyznaję się, to jest Sirocco dość ofiarne. Z drugiej zaś strony trzymamy się tego, że mogło być gorzej. Okej. W porządku. Czy ja chcę tracić punkty na Sheldonie? Uderzymy w ten sposób. W sensie wiem, żebyśmy zbili mu wędrującego drzewca. Nie zbijamy mu trapera, moi drodzy. Tylko musicie spojrzeć na to z tej strony. Zobaczcie właśnie, że tutaj nasz rywal teraz odpuścił. Była olbrzymia presja na nim. Mamy Figisa, mamy możliwość jeszcze z powrotem zasłonienia naszej Aglais. Z drugiej zaś strony ona będzie stricte zagrywana jako last save. Więc to aż takiej krzywdy nam nie robi. Jest Wszechbóg. No właśnie, jest Wszechbóg. I co ja mam sobie z nim zrobić? Najprawdopodobniej wzmocnimy Dragoniego. Bo on jest jednostką w 100% pewną, że faktycznie się pojawi. A więc leci tak. Leci Dragoni. Leci Trapper. I leci Javier. Zobaczymy. Zobaczymy, która z tych jednostek się pojawi. No ja obstawiam, że Dragoni. Jeżeli tutaj któryś z tych mahakamskich Trapperów, czy też po prostu Javierze się pojawi z tych wzmocnionych, to będzie pięknie. No nasz rywal ma mahakamski Huf zagrany właśnie w taki sposób, w który my chcieliśmy zagrać. Szkoda. Jak najbardziej tego szkoda. Gramy tak. Gramy przemytników. To jest tak, przemytnicy, następnie Figis, Dunka. Chyba, że przemytnicy, następnie Dunka. Bo to w sumie też może być wystarczające zagranie. Hamadriada. Okej. Okay. To będzie, moi drodzy, wyścig. Wyścig z czasem. Czyja jednostka zrobi więcej punktów? No, dwa razy Aglais? Okej. Okay. Dwa razy Aglais nie zadziałało. Notabene mamy Figisa, który przetrwa lawinę. Tak gdyby coś. Więc to jest... To jest bardzo dobre, to jest bardzo optymistyczne. I gdzieś tam pozwala nam to uwierzyć, że jak najbardziej mamy szansę w tej grze. Więc gramy, moi drodzy, Figisa. Jest postawiony Defender, czyli teraz wzmacniamy stricte Aglais. No i przekonamy się, czy nasz rywal pozbędzie się swojego jakiegoś dużego removalu, o ile takowy ma. Właśnie na to, żeby pozbyć się Figisa. Tutaj czas pokaże. I przekonamy się, jak ten matchup się nam tak naprawdę ułoży. Tu widzimy 20 punktów różnicy. To się wydaje być na pozór bardzo dużo. Chociaż już wiecie, że przynajmniej osoby na live gdzieś tam widziały, że ta Aglais, ona naprawdę potrafi zrobić punkty. I jeżeli nie będzie tutaj dużego removalu od naszego oponenta, to jest nawet cień szansy, że właśnie z pomocą tej Aglais ten mecz zrobimy. Więc zrobimy tak. Jest Javierz, więc jak najbardziej go sobie dodamy. Zakończymy turę, żeby mieć gdzieś tam te dodatkowe dwa punkty na naszą Dryadę. No i, moi drodzy, przed nami ostatnie zagranie. Nasze ostatnie zagranie urywala jedno z ostatnich dwóch zagrań. Jest Gord za punktów 12, więc już wiemy, że nasz oponent ręce zaciera.
A my co? My zagrywamy Aglais. Wzmacniamy ją sobie. Już nawet nie liczymy tego, bo nie ma sensu, nie ma się co tam denerwować nadmiernie. Rzucimy Dunkę, rozbijemy Elfiego Czatownika. Koniec tury. No i mamy Aglais za punktów 56. 20 punktów do zrobienia. Sirocco. GG, moi drodzy. Gra wygrana. Coś pięknego, prawda? Źródło moc. O nie. Skellige. Piorun dla ciebie i piorun dla kogoś innego. No i tu, moi drodzy, już pewnie się domyślacie, co to jest za talia, o co w niej chodzi. Taki obvious, jakby ktoś nie wiedział, nie? To dobra, tego się mogę pozbyć. Aglais, Dunka. Oj, wybaczcie. Tyris, Grom, Dunka. Okej, alright. Jak to mawiają, moi drodzy? No, to jest moi drodzy, Aglais, o którą się ludziska też pytały. Ja stwierdziłem, a jak się ludzie pytają o Aglais, to zobaczymy sobie, czy da się zrobić jakąś taką fajniutką, która będzie w stanie robić punkty. Halo, podziękowałem przecież. Moi drodzy, Agitator Skojatel. Ile ja mam kart? Ja mam raz. Raz, dwa. Czyli za dużo. Za dużo tego wszystkiego, żeby to skrócić. Więc teraz tak. Możemy wokoło Sheldona. Zwłaszcza, że w sumie tu się nam bardzo ładnie udało, bo agitatorzy są stricte po to, żeby wzmacniać Sheldona. Więc to jak najbardziej jest ok. A dzięki temu gdzieś tam zrobimy sobie przyzwoite punkty. Następnie skrócimy talię z użyciem Nowigradzkiej Sprawiedliwości i jest szansa, że wygramy tą rundę na równych kartach. No minus jest taki, że bez Last Seja będzie słabo. Ale to w sumie się domyślacie, że w wielu matchupach zagrywając Aglais tak właśnie bywa. W sumie czy ja powinienem mówić to na głos? W sensie, wiecie, no jest teraz cień szansy, że Twitch nas słyszy. Może nas słyszeć w sumie. Dobra, zbijamy mu Rębacza. Bo dla mnie ten Rębacz byłby potem zbyt problematyczny. A tak mamy z Nowigradzkiej 12, 17 punktów. 17 punktów, dokładnie to jest 17 punktów, bo Drakar nie uderza nam jednostki żadnej. Ewentualnie Rada i Grima. Piorun dla ciebie, piorun dla mnie. Nie no, nic z tych rzeczy. Okej. Ładne skrócenie talii. 8 punktów. I to jest tak, albo wygramy rundę pierwszą, albo wyciągniemy od niego wystarczająco jednostek w rundzie pierwszej, żeby bezpiecznie podejść do rundy trzeciej, gdzieś tam ewentualnie nawet nie mając Last Seja. Strayza, okej. Granie Sirocco w tym momencie. Okej, super. Albo wygramy, albo nie wygramy, no. Tak to najczęściej jest. A w sumie mogłem tego Drakara szybciej zagrać, bo mamy tylko jednego elfa. I to jest właśnie stricte taka przesuwajka, czy to tak mogę określić. Ja mam jeszcze jedno zagranie, którego mogę się pozbyć. Okej, wojowniczka. A w sumie... W sumie to zrobimy tak. Nie ma szmalu, nie ma towaru. Jeżeli Twitch będzie grał dalej, no to dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Witamy Sirocco. W innym wypadku. W innym wypadku. Czekamy. Jest Hjalmar. I to jest Hjalmar za punktów 10.
Strange. Okej. Okej. 8 punktów. 7 punktów, notabene. 7-6 punktów różnicy. Problem jest w tym, że mamy martwego obrońcę. I mamy Figisa, którego ja potrzebuję na Last Seiya. W sensie na rundę trzecią. Żeby gdzieś tam ewentualnie zasunąć Aglais. A z drugiej ze strony, jeżeli nasz oponent pozbył się Hjalmara... W sumie jest okej. Okay. W sumie to jest okej. Okay. I to mi się podoba, jak to się tutaj, moi drodzy, układa. Bo jesteśmy na dobrej drodze, tylko potrzebujemy właśnie dobrać się. Okej, jest Dunka, Havekar, Aglais. Może być. Może być? Może być. Okidoki. Havekar Dobra, ja wolę mieć pewną karcioszkę tutaj. Dokładnie, Berserker. A jest dla niego tutaj jednostką, która to przebija. Więc jest znośny, moi drodzy. A dzięki temu gdzieś tam pozbyliśmy się obijaczki. Ale to zabójczo brzmi. Krąg życia, mahakamski traper. To się może udać. Szczerze, to ma dosyć duże... Ej, to ma duże predyspozycje do tego, żeby się udało. No, Triss się pewnie domyślacie, pod co jest. I Triss jest naszą przedostatnią kartą, którą zagramy. To wam tylko tak mówię, jakbyście, moi drodzy, się jeszcze nie domyślili, o co tu chodzi. Dzień dobry! Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Jest ładne przebicie, jest weteran, więc my zagramy obrońcę puszczy. Wzmocnimy sobie sami, wiecie co? Dokładnie. Straszna szkoda, że nie mamy tego gromu. Bo to jest, moi drodzy, 12 punktów w większości przypadkach. Więc no nad tym będę ubolewał, niestety. No ale bardzo ładnie tutaj nam i tak to siadło, że mamy plus 6, więc to jest już jak najbardziej. Okej, zagramy trapera, żeby mieć jednostkę starczą, żeby gdzieś tam wrócić z pancerzem, żeby ten pancerz gdzieś tam zniwelował chociażby ten jeden punkt obrażeń, który może być w finałowym momencie kluczowy. Skjordal, okej, to jest Skjordal w trapera, tak? I to jest 50-50. Okej. To nie jest to, co miało być wzmocnione. To jak najbardziej nie jest to. Więc ja bym wolał podejście numer 2, Dunka. I Dunka ma już 50-50. Albo Figis, albo Aglais, bo ona wzmacnia tylko jednostki z Coatel. A Havekar może wzmacniać wszystko, moi drodzy, więc... więc to już jest wtedy dosyć duża różnorodność. Harald Chromy. Okej. O jakich wam się nie śniło? Arnulf. Okej. Okej. Gramy Dunkę. Ale to jest tylko i wyłącznie po to, żeby gdzieś zwiększyć szansę, dokładnie. Na wzmocnienie tego, co trzeba. Jak teraz zagramy Figisa, to jest 50-50. Albo Triss, albo Aglais. Krwawy orzeł. Krwawy orlito. Chyba za mało punktów. To mi się wydaje, że jeżeli tu... nie wiem, co by tu musiało być. Nie wiem, moi drodzy. Jeżeli dobrze liczę, to jest na dobrej drodze, żeby to wygrać.
Ale mogę się oczywiście mylić. Może być Heimdall, który rozbije mi przód jeszcze mocniej. Vabjorn. I to będzie Vabjorn niszczący Dunka. Z Raze. Prawdopodobnie. I albo za maszysty cios. Ale smutne by to było, gdy w ogóle nie miał wystarczający syren. A Figis? Come on! Czy ja proszę o tak wiele? Jest Morg. Okej. Okay. No i w tym momencie... w tym momencie, moi drodzy... Czy to wystarczy? Tak, to wystarczy. No, więc jak widzicie... Aglaiz daje radę. 38 punktów na Lassaya. A jest. Jest jak najbardziej okej.